Cześć, witajcie. Dzisiejszy temacik: organizacja organizerów MSX, czyli organizerów do systemu XBlock. I dziś takie krótkie pokazanie zalążek, jak ja zagospodarowuję te organizery. Oczywiście organizacja jest dowolna, lecz ja wam pokażę dziś taki przykład. Jest to takie zagospodarowanie, można powiedzieć, życia wzięte, ponieważ czas i życie, użytkowanie różnych rzeczy mnie tak nauczyło, że po prostu ja muszę tak mieć i tyle w temacie, więc bardzo fajnie, jeżeli słyszę, że ludzie biorą jakiś tam przykład ze mnie, przynajmniej zalążek tego przykładu, i idą tą samą drogą, ponieważ moim zdaniem organizacja poszczególnych elementów jest bardzo pomocna potem w życiu, w użytkowaniu, na robotach itd., itd. Miałem wiele przypadków, gdzie czegoś mi brakowało i nagle okazało się, że na busie tego nie ma, że w skrzynkach tego nie ma, skończyło się i trzeba było kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt kilometrów po prostu jechać po jedną rzecz, która kosztowała parę groszy. Więc czas, pieniądze, to jest naprawdę bardzo dużo, a potem przeciąganie robót, tu się zeszła godzina, tu się zeszła godzina więcej, tam dwie, tutaj pół godziny i potem robi się dzień, miesiąc, tydzień i tak dalej, jakieś obsuwy, więc po prostu jestem uczulony z życia po prostu na zaś, że warto mieć wszystko w jakimś tam zapasie pod ręką. Więc dzisiaj wam pokażę takie moje zagospodarowanie organizerów od Kistenberga. Powiem wam, że naprawdę świetnie się nadają, jeżeli chodzi o organizację różnych rodzajów, a ja dzisiaj wam pokażę swój. Nie będę tutaj tak pokazywał, przerzucał te skrzynki, te organizery, tylko po prostu nagram teraz krótkie filmiki, fajnie to zmontuję, w tle muzyczka i zapraszam do oglądania. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings.
You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, see me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? Then will you get bored again? Then will you get bored? Jak sami widzieliście, można fajnie zagospodarować swoje akcesoria i nie tylko. Ja, patrząc pod tym względem, jestem w tym stanie, w momencie, mieć jeden słupek z kilkoma organizerami na busie, czy to w półkach, czy to na stojąco, czy to na ścianie, bo też tak w przyszłości planuję, i możemy mieć wszystko, dosłownie wszystko. Nie ma takiego tego, że a kurde, tarcza mi się skończyła, muszę zapierniczać, za przeproszeniem, kilkanaście kilometrów do jakiegoś tam składu budowlanego, czy tam sklepu budowlanego, żeby kupić jedną rzecz, bo muszę dociąć na przykład szpilkę. Też tak miałem. Więc macie wybór. Macie wybór, wybieracie to, co chcecie. Ja osobiście uważam, że lepiej mieć zapas lub nie mieć. I najlepiej mieć to w miarę posegregowane. Wtedy widać z daleka, co nam brakuje, a co nie. Tyle w temacie. Komentujcie, dajcie znać, czy waszym zdaniem jest to warte, czy nie, czy jest sens, czy też nie, czy lubicie porządek, czy też nie. Ja osobiście wolę mieć porządek lub tak zwany bałagan kontrolowany, bo nigdy, nie zawsze jest porządek. Wiadomo, że przynajmniej raz w tygodniu, czy tam raz na miesiąc ten porządek się robi, patrzy się, że wszystko jest, ale nie zawsze mamy na to czas. Naprawdę nieraz jest tak, że zbliża się sezon i po prostu mamy taką nagonkę i nawet nie wiemy, co mamy na samochodzie, co mamy w skrzynkach, czy jest jakiś zapas, czy też nie. Więc moim zdaniem takie organizery są naprawdę świetne, nie zajmują dużo miejsca, są lekkie i możemy naprawdę w nich po prostu umieścić, zagospodarować praktycznie wszystko, a już w następnym odcinku pokażę wam, że naprawdę można wszystko, nie tylko prace zawodowe, ale również prace, raczej można powiedzieć, że elementy hobbystyczne, bym powiedział. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, do następnego, cześć!